Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony mówi do Was Transportowy Domin i zapraszam Was dzisiaj, moi drodzy, na nocną, poranną i popołudniową wycieczkę do Krakowa i z Krakowa. Moi drodzy, jest aktualnie godzina 2:34. Za 7 minut przyjedzie autobus. No, a ja właśnie jestem w tym czasie na Bazyliańskiej. Słuchajcie, jest tu tak pusto, jest tu tak ciemno, jest tu tak fajnie, że naprawdę udało mi się jakimś cudem wyjść z domciu. O, właśnie tutaj już jedzie nasz, właśnie tutaj jedzie N02 w kierunku Młocin, Solaris Urbino 8.9L. No. No i dobra, moi drodzy. No, tym rowerem, żem przyjechał. No, wyobraźcie sobie, że stał sobie grzecznie pod klatką, czekał na mnie. No. Trochę nie rozumiem tego, dlaczego na N02 jeżdżą same Urbina 8.9L i Otokary. Nie wiem, możecie napisać. No. No i dobra. Jeśli premiera Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a ja tymczasem zapraszam Was do oglądania. No, po raz kolejny trafiło się konekto. Pomarańcza, masz ty szczęście, powiem Ci. No, w Krakowie będzie konekto, teraz jest konekto. Po raz kolejny Warszawa Wschodnia, tym razem już w nocnym klimacie. Po raz pierwszy macie okazję zobaczyć, jak ona funkcjonuje. No. Dobrze w sumie, że trafił mi się o tej godzinie N02 i dobrze, że o tej godzinie wyszedłem z domu, bo teraz będę miał jeszcze okazję naładować powerbanka i telefon. No. No, także cóż, przejazd nocką był bardzo udany. No, w sumie muszę Ci powiedzieć, pomarańcza, że Ty jesteś chyba jubilatem na tej premierze, bo ja nawet się nie spodziewałem, że będzie konekto. No. A jak w Krakowie jeszcze na 129 trafi się konekto, to już uhu, człowieku, 100 lat, no, mój drogi. Dobra, no to co? Idziemy na peron. 4:30 mamy Malinowskiego. No, niestety 3 godziny będę stać. Jakby może był jakiś wolny przedział, to może wsiądę. Zobaczymy. No, bo na pewno nie będę miał zamiaru stać 3 godziny cały czas. Więc no, szanujmy się. Dobra, widzimy się później.
odjazd Vectrona MRCE ze składem Express Intercity Berolinum do Berlina. Kurczę, gdyby nie to, że Intercity zmieniło się na Express Intercity, to tak to można by było nawet teraz do Poznania przejechać. No, zajechałoby się na fajną godzinę. No ale niestety, PKP ma to do siebie, że lubi pasażerom urywać dupę zawsze i wszędzie. Podstawia się opóźniony Intercity Malinowski. No, a więc odjedziemy 4:39. No, na dzień dobry już mamy, będziemy mieli na trasie 10 minut opóźnienia. No. A ja z racji tego, że mam miejscówkę nie na miejscu, to muszę stać teraz. Więc idę na koniec składu. No. Idę, moi drodzy, na koniec składu, ponieważ mam miejscówkę nie na miejscu, ale powiem o. A ten wagon jest w ogóle czynny? Nie wiem, zaraz zobaczymy, ale chyba ta. Ty, nie, kurde, mać. Kuźwa. Który wagon jest? A, ten, dobra. Aha, wagon niedostępny dla podróżnych. Aha, fajnie. Dobra, czyli będę stać w przedziale, spoko. Dobra, moi drodzy, także no cóż, trudno. Dobra, moi drodzy, no także cóż, jedziemy do Krakowa. No, odjeżdżamy ze wschodniego. 4:39, czyli 10 minut spóźnieni z odjazdem. No, a ja właśnie, moi drodzy, jestem w przedziale trzyosobowym. Na razie jadę sam. Zobaczymy, jak to będzie za chwilę. No. Bezprzedział jest wyłączony z eksploatacji, można powiedzieć, więc nie mam się zbytnio gdzie podziać. No. Przedział ten jest zarezerwowany, ale zobaczymy, jak to będzie. Może nikt się nie dosiądzie. No, zobaczymy, jak to będzie na Warszawie Centralnej i na Warszawie Zachodniej. No dobra, to jedziemy. No, aktualnie stoimy w Miechowie. Jest godzina 7:23. Jesteśmy już na obszarze Małopolski. Pierwsza stacja. No, 8:10. Meldujemy się w Krakowie. Jedziemy planowo, bez opóźnienia. Także na CMK zbiliśmy opóźnienie i jest ok. No. No i dobra, moi drodzy. No to wsiadamy. No, 7:27 i odjeżdżamy planowo z Miechowa. I następna stacja, zarazem nasza docelowa, to jest już Kraków Główny. No jak sami widzicie, pogoda nie zadowala. No, w Warszawie no to co innego, ale niestety w Krakowie no to będzie mgieła i no i deszcz, ale mam nadzieję, że w minimalnych ilościach będzie tego deszczu przebywało. No. No i dobra, to widzimy się już na miejscu.
A my jesteśmy, moi drodzy, teraz na estakadzie w Płaszowie, gdzie widać jeszcze niedokończony dworzec PKP, ale już pomału jest na ukończeniu. Jest to już ostatni peron, także prace powoli dobiegają końca. Jak sami możecie zobaczyć, dwa perony pozostałe już są skończone. No, a my teraz czekamy na jedenastkę, która na stronie TTS Kraków jest nieoznakowana. No tutaj widzę, że jest pojazd niskopodłogowy. Ciekawe, co to będzie. No nic, czekamy. And then we'll make you feel like, oh, yeah, you should. But because I said that, you should break it.
Thank you.
Następny przystanek Jubilar. Następny przystanek Muzeum Narodowe.
Następny przystanek Czyżyny. Nie, właśnie to. Następny przystanek Stella Sawickiego. Możliwość przesiadki na inne linie autobusowe. No całkiem fajny ten Lochner E1 plus C3 HBO. Nie no dobra. No ale szanuję w ogóle MPK za to, że w Rotaxie są moi drodzy te siedzenia tutaj bezpośrednio zaraz przy oknie, dzięki czemu nie trzeba ani używać statywu, ani się wyginać. Po prostu można odwrócić się i nagrywać swobodnie. No. Teraz moi drodzy, jedziemy do McDonalda. Jeszcze zanim ruszymy, no to proszę bardzo, macie tutaj jeszcze taką ciekawostkę, którą znajdziecie tylko i wyłącznie w bombardierach NGT6, Rotaxach i Lochnerach. No i dobra moi drodzy, nagram trasę do Łagiewników, to znaczy do Łagiewników mówię, do Ronda Grzegórzeckiego, no i będę jechać na dworzec do McDonalda. Chciałem wam starówkę pokazać, ale myślę, że doskonale wiecie jaka ona jest, a tam już nie zdążę w sumie zjeść, więc no. No i dobra. Za chwilę będziemy mieć odjazd. Położę sobie tutaj plecak. O. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać. O. No ale i tak go muszę trzymać. EN57. Kiblowanie kibla w kiblu. Nie, w Lochnerze. No, słuchajcie, nasza wycieczka po Krakowie powoli dobiega końca. Mamy jeszcze godzinę do
odjazdu pociągiem, dokładniej Intercity Orłowiczem. Przyjazd na stację Warszawa Zachodnia 19.30, odjazd stąd 15.08. Ostatni widok na Galerię Krakowską. No, będę ciepło wspominał tą galerię, będę ciepło wspominał tutaj jedzonko w maku. Tym razem, żeby było fajniej, no to kurde, szkoda w sumie, że tego nie nagrałem, no ale z drugiej strony dużo osób się tu kręci. Zrobiłem troszeczkę dzisiaj sam sobie pod górę, bo nie dość, że sobie zamówiłem tu for you, czyli frytki i chickera, to jeszcze do tego sobie picie Liptona zamówiłem. No. Ale dobra, niczego nie żałuję, przynajmniej się napiłem. Ja mam, kurczę, wodę z gazem, to raz, a dwa, to jest niej trochę w bardzo małych ilościach, więc no. Więc teoretycznie mówiąc, to nie mam z lekka co pić. No. A jakby KRT się zobaczył mojego Liptona, to by się pewnie dorwał zara. No. Powiem krótko, podsumowując Kraków. Tramwaje spoko. Tramwaje spoko, nie narzekam. Wszystkie modele są spoko, ale jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów, pokonywanie zwrotnic na skrzyżowaniach, to tutaj motorniczowie tutaj to robią o wiele wolniej jeszcze niż w tramwaje w Łodzi, bo tam to 10 na godzinę przejeżdżają, a tutaj to 5 na godzinę. A jeśli chodzi o autobusy, bardzo mi się podobają te w nowych barwach MPK. Te stare to już do mnie nie przemawiają. No. Nie wiem, czy było widać na filmie z przejazdu 129. A nie, przepraszam. Kurde, bo najpierw będzie z tego premiera, a potem z tego. No dobra, no ale nie wiem, czy będzie widać na premierze ze 129. Solarisa przed nami. W oryginalnych barwach, niczym admin bus z MPK Chełm, no więc no, nie wiem, czy go będzie widać, no ale mniejsza z tym. No, ważne, że wycieczka się udała. Moje wyjście z domu w nocy też się udało. Mam nadzieję, że też właśnie przejazd nocką wam się podobał i w ogóle nocny klimat dworca w Warszawie. Może któregoś razu jeszcze takich momentów będzie więcej. Na pewno od przyszłego razu będę chciał nagrać dla was już całe trasy trzech linii nocnych, bo ja już mam sobie w głowie wytyczone, jakie linie nocne będę chciał nagrać. Na pewno N62, N64 i N71 lub N72. To są te moje najbardziej ulubione linie nocne. No. Ale jeśli chodzi o tą trzecią linię, to prawdopodobnie nagram N72 z Karczewa do Dworca Centralnego. No. Dobra, moi drodzy, krótko mówiąc, myślę, że jeśli premiera wam się spodobała, to zostawcie łapkę w górę. No, jeszcze premiera się nie kończy, bo jeszcze będzie króciutki przejazd i tak dalej. No, ale już podsumowując, no mam nadzieję, że wypad do Krakowa wam się spodobał. Jeżeli tak, no to wiecie, co macie zrobić. Tutaj jeszcze na pożegnanie Bombardier NGT8, z którego zaczęliśmy dzisiejszą wyprawę po Krakowie. No, najpierw nagraliśmy go na 50, a teraz po raz ostatni widzimy go na 73. No. Także no. Także idziemy teraz na peron, skąd wyruszymy Orłowiczem. No, Orłowicz jest już podstawiony. Nie to, co Malinowski.
podstawił się z 10-minutowym opóźnieniem. No ale cóż no, jak ustronie jest wiecznie spóźnione i trzeba przepuszczać spóźniony pociąg, no to nie dziwota. No, chociaż PKP powinno to w zasadzie przyjąć jako standard, że nocne pociągi się spóźniają i powinna obowiązywać inna zasada ustępowania pierwszeństwa. No ale dobra, trudno. No. Dobra, wagon mamy 17, miejsce 65, okno. Aha, dobra, jeszcze pociąg nie jest oznaczony. Trzeba poczekać chwileczkę. Opóźnienie może ulec zmianie. Cofająca TLK Małopolska w celu podłączenia się do składu z Zakopanego i EU07 na czele. Dłuższe życie każdej pralki to cargo. Nie no, tak naprawdę to nie jest rarytas. Bardzo często można spotkać EU07 PKP Cargo na TLK Małopolska. No ogólnie na składach do Krynicy Zdroju najczęściej właśnie. Podstawia się Flirt ED160 ze składem do Poznania Głównego. Poprzedni skład, czyli docelowo mój, jedzie do stacji Olsztyn Główny i także zawiezie mnie do Warszawy. No i dobra, za chwilę już wsiadamy. TLK Małopolska nie dość, że ma już braki miejsc siedzących, to w dodatku jest opóźniona. Skąd my to znamy, prawda? Ale powiem wam tak, Malinowski przewyższa Małopolskę pod różnymi względami. Dobra, idziemy do naszego składu. Witamy w PKP Interchipy. Pasażerowie są już odprawieni do Poznania, wszystko pięknie, fajnie, natomiast u mnie skład do Olsztyna Głównego ma problemy. Pasażerowie z niecierpliwością chcą wejść, natomiast jest problem, ponieważ skład nie dostał numeracji wagonów. Dlatego jest problem i to dosyć poważny. No, ale ważne, że toalety zdezynfekowali, nie? Przynajmniej tyle. Tylko że toalety to jedno, a numeracja wagonów to drugie. No nic, będziemy szukać, moi drodzy, w takim razie. Będziemy szukać. A, dobra. Dobra, czekajcie. Wagon 13 to tutaj. A wie pan, gdzie 8 może? Nie, 8 to... Pani jedzie do Poznania, czy do... Łodzi. Do Łodzi? Nie, wagon 8 to powinien być tam ten pierwszy skład. Pierwszy skład? Tak, do Poznania. Mam nadzieję, no kurczę, no tak mi się chyba wydaje, że to wzwyż leci. Tak, miałem rację. Wagon 14, dobra. Idziemy do przodu. Zobaczcie, kuźwa, jaki tu jest potok ludzi. Ja pierdzielę. Boże święty. Słuchajcie, to wszystko musicie na bieżąco nagrywać. Czy gdzieś jedziecie, nieważne, czy ktoś wam zabroni, czy ktoś wam wpierdoli. Musicie to nagrywać, słuchajcie, a potem wysyłajcie to do PKP, bo normalnie naprawdę to są jajca z dupy wzięte. Nawet nie z dupy, tylko z jaj. Normalnie z żywych jaj, z żywych tkanek normalnie. Dobra, wagon 17. Dobra, no to już jest nasz wagon. To już jest nasz wagon. Miejsce 65, okno. Ale ona...
dobra. Zaraz powiem. Dobrze, że chociaż są też piktogramy, do jakich miejsc trzeba się kierować. No. Dobra. Dobra, 65. A, no to to jest moje. Dobra. Kurczę, tylko cholercia. Tyłem do kierunku. No dobra, trudno, trzeba się będzie przemęczyć. Trzeba się będzie przemęczyć, no trudno. Dobra, ważne, że już siedzimy, więc 15:08 mamy odjazd. Mam nadzieję, że planowo. No, odjedziemy z 10-minutowym opóźnieniem z powodu tego, że pasażerowie są nieogarnięci, tak samo jak PKP, i nie wiedzą w ogóle, do jakich wagonów mają się kierować. No ale cóż, najlepiej by było, żeby pociągi się podstawiały najlepiej 8 minut po odjeździe, po czasie. Wtedy to już będzie do kompletu. Nie no, to PKP to jest tak, kurde, nieogarnięty syf, że Boże święty Panie. Na to lekarstwa to chyba już nie ma. I to nie od dzisiaj. No dobra, moi drodzy, odjechaliśmy z Krakowa Głównego. 21 minut opóźnieni, także jeszcze lepiej. A ja już jestem, kurde, po tej wycieczce taki padnięty, że gdyby nie to, że teraz odjechaliśmy, to ja bym chyba się zdrzemnął na chwilkę. Jezus Maria. No ale dobra, warto było. No i dobra, moi drodzy, no to co? Widzimy się w kolejnej tego typu premierze, tyle że nie wiem, kiedy ona będzie, ale wiem jedno. Płock już jest w trakcie realizacji, także pod koniec sierpnia myślę, że to się załatwi. A tymczasem dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i na razie. No, na zakończenie wycieczki to jeszcze nie dość, że opóźnienie, to jeszcze załamanie pogody. No, ale w tym szaleństwie jest metoda. Przynajmniej po raz pierwszy mogę się przejechać nową trasą przez Sędziszów, Kielce, Skarżysko-Kamienna. No. Ale leje. Matko święta. Super komórka burzowa. I tutaj, moi drodzy, nasza podróż się kończy. Tak jak wam powiedziałem, jeżeli premiera wam się spodobała, no to wiecie, co macie zrobić. Dać łapkę w górę, komentarz jakiś fajny. Oczywiście tego, kogo nie było na premierze. A ja, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tej premiery. Także trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się na wycieczce do Płocka, bo prawdopodobnie jest bardzo duża szansa, że ta wycieczka się odbędzie. No, finanse za chwilę będą na tą wycieczkę gotowe, więc wtedy nic mi nie stanie na przeszkodzie, żeby tylko tam pojechać. Także na razie.